Witam Was na kanale Piłkarski Hedonista i zapraszam na vloga z meczu Jagiellonii Białystok z Krakowią. 18.30, 2 godziny do rozpoczęcia meczu Jagiellonii Białystok z Krakowią. Ruszamy na stadion. Miasto przygotowane, wszyscy w bojowych nastrojach. Michał Probierz wraca do Białegostoku, ponownie już z Krakowią. Jeszcze nigdy nie udało się tutaj Michałowi Probierzowi wygrać, kiedy prowadził zespoły z Krakowa. Jak będzie tym razem, zapraszam. Pierwsze rewelacje, znamy skład Jagiellonii Białystok. Roman Bezjak, Kilian Sheridan, jest w obronie Iwan Runie. Bardzo ofensywna jedenastka trenera Ireneusza Namrota. Czekamy na jedenastkę Krakowi.
przerwie meczu Jagiellonii Białystok z Krakownią. Jak na razie, no, trzeba przyznać, że emocji tyle co na Grzybowraniu po bramce Bartka Kwietnia. Jagiellonia prowadzi, no ale tej mogło być różnie. No i chyba najbardziej sprawiedliwy byłby wynik remisowy. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie będzie się działo znacznie więcej sytuacji podbramkowych i znacznie więcej bramek. Jagiellonia Białystok Krakowia, a jest z nami trener drużyny gości, pan Grzegorz Kurdziel. Trenerze, proszę o komentarz spotkania. Przede wszystkim, tak jak państwo widzieli, w piłce nożnej jest jedna rzecz, która się liczy, skuteczność. Dlatego wynik tego spotkania jest korzystny dzisiaj dla Jagiellonii. Dziękuję bardzo, zapraszam do zadawania pytań. Jeżeli nie ma pytań, to dziękujemy, za chwilę druga część konferencji. Przed nami druga część konferencji prasowej. Trenerze, proszę o komentarz spotkania. Dobry wieczór. Weszliśmy dzisiaj dwójką napastników i trochę widać było w pierwszej połowie, że brakowało nam zawodnika w środkowej części. Były momenty, że też dwójka Bartek z Martinem grali nisko i tak jakby Krakowia więcej próbowała piłką i w tej pierwszej połowie w mojej ocenie nawet lepiej grała i mimo, że tak w tych sytuacjach było porówno, oni mieli z gry, mieliśmy dwie postawy w fragmentach. Natomiast druga połowa na pewno w przerwie, mimo że dalej ta dwójka grała, ale przede wszystkim dużo lepiej się poruszała i
i na pewno ta poła była w naszym wykonaniu dużo lepsza. No, straciliśmy bramkę, na pewno ta bramka troszkę gdzieś tam dała wiary przeciwnikowi, bo dążyli do końca do bramki kontaktowej, ale nieźle zagraliśmy w defensywie w tej drugiej połowie i cieszą przede wszystkim 3 punkty i to, że strzeliśmy też 3 bramki. Mam nadzieję, że kontuzja też Kuby nie będzie poważna, bo troszkę tych urazów mamy i niektórzy jakby nie do końca przepracowali ten okres tak, jak powinni, bo gdzieś tam doprowadzaliśmy do pewnej sprawności i wierzę w to, że nie będzie to poważna, do końca kontuzja taka poważna, bo też tak naprawdę Łukasz dzisiaj też grał z nie do końca wyleczonym urazem i cieszę się, że pomógł. Że... Dobry wieczór, panie trenerze, Robert Bunkowski. Ja chciałbym poprosić pana trenera o komentarz do wznowień gry przez Mariana Kelemena, bo one ostatnimi czasy nie są najlepsze. Co z wznowienie gry od Mariana? W ostatnich minutach traciliśmy. Paweł Klimel wykonuje bardzo dobrą robotę i pracuje bardzo dużo z Marianem. Czasami taki mecz się trafi, że ta piłka dzisiaj kilka razy na pewno nie siedziała tak popularnie, jak się mówi Marianowi, na nodze. I to się zdarza taki mecz, no to też nie jest tak, że on gra tak co mecz i przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że Marian w wielu spotkaniach bardzo wiele dał drużynie i były spotkania, kiedy nie byliśmy lepszym zespołem, wygrywaliśmy dzięki Marianowi i trudno, na pewno to jest chłopak, który jest inteligentny i wyciągnie z tego odpowiednie jakby dla siebie, nie lubię tego słowa, wnioski, a powiedzmy skoryguje to swoje granie i myślę, że w drugiej połowie trochę lepiej było, aczkolwiek też tam raz niepotrzebnie zaryzykował.